Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd. Sezon to naprawdę bardzo gorący okres dla wszystkich osób zaangażowanych w nasz piękny, ukochany sport. Teraz jesteśmy w Mapadama Motorsport, gdzie Paweł Korpuliński pokaże nam swoją broń na sezon 2019 Drift Masters European Championship. Co to za ładne auto? To jest, proszę pana, BMW. BMW? Na sprzedanie może? Za odpowiednią kwotę, tak. Mój kolega takie ma, to jest 2.0 diesel, to u ciebie po chipie pewnie. 2.0, oznaczenie 1.8. Czyli ten słabszy, 143 konie, tak. A, no dobrze, dobrze. Ale felgi ładne, takie lżejsze widać? No. Trochę, to fajniej. No dobrze, to z takiego 2.0, 143 konie po chipie ile można uzyskać? No, ze 170. 170. I to daje radę, tak żeby mistrzem Szwecji w drifcie zostać? No, wystarczyło. Wystarczyło? Świetnie. A tak zupełnie poważnie, bo mieliśmy okazję wiele razy porozmawiać, ale nigdy nie mieliśmy okazji trochę o twoim aucie pogadać, więc powiedz nam, co tu jest pod maską? Jak długo budowaliście ten samochód, bo wiem, że sami to robiliście w warsztacie. No i dużo, że tak powiem, tytułów tym autem miałeś okazję wyjeździć, no szczególnie te w Skandynawii. Teraz nie tylko będziesz w sezonie 2019 jeździł Drift Masters, ale także w driftingowych mistrzostwach Danii. Danii, które od pierwszego momentu zdominowałeś. To myślę, że jest troszkę za wcześnie, żeby powiedzieć, że zdominowałem. Ale wygrane kwalifikacje, wygrana pierwsza runda. Tak, wygrałem kwalifikacje i pierwszą rundę. I tak, wracając do swojego pytania o samochodzie. No, tak to jest to BMW 1M E82 z silnikiem 2JZ, to jest super. Pięknie, czyli można powiedzieć japońska klasyka w niemieckiej budzie. Tak, dokładnie tak. Trochę można powiedzieć, że jedynka to taka współczesna E30? Wymiarowo? Myślę, że jest zbliżona. Okay. Aczkolwiek jest, no jest sporo różnic. Mhm. No bo ty od E30 zaczynałeś. Tak, zgadza się. I różnice jakie na plus są w E30 w porównaniu do jedynki? Ciężko jest mi to porównać, bo moja E30 była dosyć słabym samochodem. Miała tylko 230 koni i była bardzo amatorsko przygotowana. Więc nie za bardzo jestem w stanie porównać te samochody. No prowadzą się, no naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, czy podobnie, czy nie. Nie miałem większych problemów, jak zacząłem jeździć jedynką. To było może na plus, że po prostu jazda E30 przygotowała mnie na tyle, że byłem w stanie tym samochodem jakoś w miarę od razu zacząć. Budowa takiego samochodu to na pewno jest spore wyzwanie. Tutaj przed sezonem nie musieliście budować od nowa, no ale przygotowań było co niemiara. Na pewno. Tak, ogólnie ten samochód jest praktycznie gruntownie przebudowywany co sezon. Okej. Tym razem między sezonem 2018-2019 rzeczywiście nie było tutaj zbyt wiele zmian, bo tak naprawdę już nie za bardzo wiedzieliśmy, co jeszcze można ulepszyć, poprawić. Więc tak naprawdę odbudowaliśmy silnik tylko po to, żeby znowu wytrzymał kilka trudnych sezonów i wiele rund. Jakieś kosmetyczne zmiany, typu zmiana części folii na samochodzie, żeby była po prostu świeża i nie miała zbyt wiele śladów walki z poprzedniego sezonu. Co więcej, no, żadnych gruntownych zmian tym razem nie przeprowadziliśmy. Duża przebudowa, praktycznie gdzie została tylko klatka w samochodzie, łącznie z piaskowaniem i śrutowaniem nadwozia i z jego nowym polakierowaniem, została przeprowadzona w zeszłym roku przed sezonem 2018. Rozumiem. Mówiłeś o silniku. Gdy witaliśmy się, w ogóle strasznie tu gorąco jest w warsztacie, mimo że na dworzu nie jest ten, dlatego, mimo że na dworzu nie jest zbyt ciepło, dlatego z Pawłem musieliśmy tutaj nasze wierzchnie odzienie zdjąć. Mówiliśmy o silniku i ty przed chwilą też powiedziałeś, że ten silnik jest przebudowany. W takim razie, czy jest więcej mocy na przykład w porównaniu do zeszłego sezonu? Nie, mocy jest tyle samo. Czyli? 800 koni i 870 Nm. Czyli na pewno wysoko się kręci. Nie aż tak, jak na Jetta to nie aż tak. Kręcimy 7200, więc nie jest to jakiś mega imponujący wynik, aczkolwiek wystarczający. Jeżeli byśmy tak spojrzeli na obrotomierz, to ten zakres użytecznej mocy, że tak powiem, ten silnik pełną wydajność ma w jakim przedziale? Wiesz co, pełen moment obrotowy ma przy 4200 obrotów. Jak na doładowany silnik to całkiem nieźle. Jak na doładowany silnik to jest całkiem w porządku. No, także taki użyteczny zakres obrotów jest dość duży jak na turbo doładowany silnik. No, oczywiście nigdy nie będzie to tak, że będziemy mogli jeździć bez żadnych kopów sprzęgło potocznie zwanych. No tak. Ale jest
bardzo przyjemne do jazdy, jeżeli tak mogę to nazwać. Ta Skandynawia, widzimy NDS, czyli Nordic Drift Series. Te zawody odbywają się w Danii, też jedna runda w Szwecji jest, tak? Tak, z tego co rozumieliśmy. Tak, tak. Powiedz, co cię tam ciągnie? Bo w zasadzie wszystko tam osiągnąłeś. Można powiedzieć, że no to, co pokazała pierwsza runda, że naprawdę twój poziom jest na tyle wysoki, że raczej konkurentów z wielkich tam nie masz, a mimo wszystko jeździsz tam bardzo często. Wiesz co, no w Danii jeszcze nie osiągnąłem nic, oprócz wygrania jednej rundy, okay. Bo dopiero pierwszy raz tam jeździłem. Aczkolwiek, co mnie ciągnie, no, mieszkałem przez dobre kilka lat w Skandynawii, w Szwecji dokładnie, a do Danii zostałem zaproszony przez włodarzy tej duńskiej ligi. Tak naprawdę zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez tamtejszych kierowców. I bardzo się nam to spodobało, więc będziemy kontynuować. Prawdopodobnie przejedziemy tam cały sezon. Ile jest rund w całym sezonie? Cztery rundy. Nie kolidują one w żaden sposób z Drift Masters? Z Drift Masters nie. Okay. Nie kolidują. No cóż, co mnie tam ciągnie? Szczerze mówiąc, to nie wiem. No, po prostu jest... myślę, że jest to po części spowodowane rezygnacją startów w Mistrzostwach Szwecji w tym roku. Po pierwszy raz od 4 lat nie pojawiłem się na pierwszej rundzie. Z jakiegoś konkretnego względu? Względów było kilka. Przede wszystkim chcemy się bardziej skupić na startach w Mistrzostwach Europy i poświęcić na to więcej czasu. Może tu nie o sam czas chodzi, no bo teraz jakby zamiast startów w Szwecji mam starty w Danii, ale traktuję je bardziej treningowo, jako właśnie przygotowanie do naszych głównych zawodów, które są naszym priorytetem na ten rok. No i co mogę więcej powiedzieć? Powiedzmy w takim razie już, skoro mówisz o tym, że zawody w Danii, w Skandynawii są to treningowe zawody przed Drift Masters, to powiedzmy właśnie już teraz o tym Drift Masters. W zeszłym roku, można powiedzieć, był to twój pierwszy pełen sezon w Drift Masters, prawda? Bo do tej pory zaliczałeś jakieś tam poszczególne rundy, ale całego cyklu się jeszcze nie udało pojechać. Zgadza się. Był to mój pierwszy pełny sezon startu w Drift Masters. No i od razu bardzo dobry wynik, 7 miejsce w klasyfikacji generalnej, bardzo równa jazda, no bo 3x5 miejsce, to jest naprawdę, no, wszyscy eksperci od motorsportu mówią, że dobrego kierowcę poznaje się po tym właśnie, że on jeździ równo, że on jeździ powtarzalnie, a nie, że gdzieś tam ma jakiś pik na jedną rundę, a później gdzieś tam jest w ogonie. Czy po tym sezonie 2019 już wiesz, gdzie dołożyć, gdzie były braki, żeby w tym sezonie ten wynik był jeszcze lepszy? No myślę, że poprzedni sezon 2018 dużo mnie nauczył i mamy kolejne doświadczenia, które oczywiście musimy przeanalizować i wykorzystać w nadchodzącym sezonie. Mhm. W sezonie, który już zaraz się rozpocznie. A poniekąd już się rozpoczął. Dokładnie. Słuchajcie, Paweł Korpuliński to jest jedyny zawodnik ze stawki Drift Masters, który pokonał Jamesa Deana w kwalifikacjach, no bo na torze Hockenheimring, na torze Formuły 1, tam miałeś wygrane kwalifikacje i poza tobą i Jamesem Deanem nikt tych kwalifikacji Drift Masters już nie wygrał. Tak, no tak było. Okay. Tak było. To bardzo miło i jestem, muszę być z tego zadowolony, bo jest rzeczywiście no, garstka zawodników, którzy mogą się równać z Jamesem Deanem. O którym możemy śmiało mówić, chyba nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że to no, najlepszy zawodnik na świecie, jeżeli patrzymy po jego poprzedniorocznych 17-18 sezon osiągnięciach. No nie można się nie zgodzić, bo wygrywając w jednym sezonie Mistrzostwa Europy i Formułę Drift. Która możemy chyba mówić umownie, że to Mistrzostwa Świata. Tak, to są nieoficjalne Mistrzostwa Świata, jest to najwyższa liga, jeżeli chodzi o drifting. No to jak najbardziej jest to, chociażby patrząc na wyniki, najlepszy aktualnie drifter na świecie. No i bardzo fajnie, że udało Ci się z nim porywalizować. Ja pamiętam, że w 2016 Ty z nim w Poznaniu wygrałeś w ogóle jedną z par, prawda? Tak. No a bodajże w Top 8 to było? Tak, to chyba było Top 8, zgadza się. Daje to jakieś... Tak, w Poznaniu. Tak. Daje to jakieś taką mentalną troszeczkę, taką może nie tyle przewagę, co taki, wiesz, impuls. No jest to na pewno jakieś wyróżnienie, jak można to nazwać. Jest to, myślę, że byłby to dla większości zawodników jakiś mały sukces. A może i duży nawet. Inna sprawa, że wtedy James jechał nie swoim samochodem i był to jego bodajże pierwszy start w Polsce. Tak. Więc też nie można powiedzieć, że nie był w pełni przygotowane do tego, więc też nie jest to jakby taka pełnoprawna wygrana. No ale już ta wygrana w kwalifikacjach już zdecydowanie, ona w żadnej taryfy ulgowej tam nie było. James jechał swoim samochodem, James był w sztosie, można powiedzieć. No i naprawdę tam Ci poszło bardzo dobrze. Słuchaj, w 2018 roku wygrałeś także licencję Formuły Drift na sezon 2019. Czy zamierzasz coś z tym zrobić? Czy gdzieś pomysły na tą Formułę Drift jest i aby być kolejnym zawodnikiem z biało-czerwoną flagą, który będzie reprezentował Polskę za oceanem?
To znaczy, no, licencję otrzymałem na 2019 rok, a jak już jeden rok się rozpoczął, już mamy dwie rundy Formuły 2 za sobą, więc w tym roku się tam nie pojawię. Mhm. Oczywiście marzeniem, tudzież planem jest, żeby kiedyś pojawić się i jeździć w Formule Drift, ale jest to niebywale trudne do zorganizowania. Przede wszystkim ze względu na budżet, jaki potrzeba na starty za oceanem. Jest to również bardzo skomplikowana operacja od strony logistycznej, no bo żyjąc na co dzień w Europie, ciężko jest to wszystko przygotować jakby we własnym zakresie, bez pomocy osób z zewnątrz. Do takiego stopnia, żeby wszystko płynnie i poprawnie działało. Postawiłbyś na jedynkę w Formule Drift? Czy to bym postawił? Czy postawiłbyś na jedynkę w Formule Drift? Czy startowałbyś w Serii 1? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. Myślę, że... Nie wiem, nie potrafię na to powiedzieć. Jestem bardzo zżyty z tym samochodem, już startuję nim już od dobrych kilku sezonów. Dobrze mi się nim jeździ, myślę, że jeszcze teraz na tyle dopracowany, że spokojnie mogę konkurować z autami z czołówki, jeżeli chodzi o techniczne przygotowanie tego samochodu. Ale czy postawiłbym na jedynkę w Formule Drift, tego nie wiem. Nie wydaje mi się, że była jakakolwiek jedynka w Formule Drift przedtem, więc może jakimś takim właśnie argumentem, który byłby za tym, żeby startować jedynką, właśnie jest to, że nie pojawiło się to na dworze w formule. Aczkolwiek nie umiem teraz powiedzieć, czy wyrobię jedynkę, czy jednak co innego. Rozumiem. Starty w Nordic Drift Series, do tego można powiedzieć, no, ta przebudowa, rewizja auta w sezonie. Czy jeszcze w jakiś sposób się przygotowujesz do sezonu 2019? Drift Masters European Championship, no bo sam powiedziałeś, że to jest jakby główny cel i główny fokus na ten sezon. Znaczy całą zimę przepracowałem, jeżeli tak to mogę nazwać, przygotowując się do Drift Masters na wiele różnych sposobów. Między innymi jazda treningowym samochodem, oprócz tego jazda w symulatorze, w Assetto Corsie, zresztą biorąc udział w zawodach Drift Corner Grand Prix, których organizatorów serdecznie pozdrawiam. Są to przygotowania, które jakby mają na celu właśnie taki przedsezonowy trening, żeby już w czasie trwania sezonu móc zaprezentować się z jak najlepszej strony. No to w takim razie pierwsza runda Drift Masters European Championship już 18 maja w Austrii, natomiast Pawła Korpulińskiego w Polsce zobaczymy 29 czerwca na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w Płocku. Myślę, że wszystkich możemy zaprosić na tę rundę, abyście zobaczyli jedynkę na żywo i Pawła, zwili piąteczkę, zrobili sobie zdjęcie, wzięli autograf, bo Paweł naprawdę ma zawsze bardzo fajny autograf karty. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję Tobie Paweł za poświęcony czas. Dziękuję. Z tego miejsca chciałbym podziękować też Kubie Paćko, który nam pomaga, jeżeli chodzi, jest tutaj Kuba, który nam pomaga, jeżeli chodzi o obrazek, no i koniecznie Mateuszowi Łukasikowi, głównemu mechanikowi z Map Adama Motorsport, który te piękne studio, samochód, opony, fotele dla nas tutaj przygotował, aby nam tu się wygodnie siedziało, dlatego to pokazuje, że drifting to piękny sport, bo każdy tutaj chce dołożyć swoją cegiełkę i każdy na rzecz tego sportu pracuje. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał. Piąteczka, cześć. How about I put you up on this? Futuristic, super simple, who the fuck you fucking with? Yeah, I kick it up another level. Fuck the building, I am out here. Still I'm such a rebel, soldiers packing out the place. Baby said I'm feeling that bass. I said I'm feeling that ace. And I'm feeling these drinks, not to mention all the chronic. Then I blew an O right around her face. Told her get laced. Needless to say, body bomb, got it on for the long haul, called it a marathon. Oh, she never told me that she liked it, but I read it in her eyes. I'm a goddamn psychic, psycho flow though. She don't even know though, so I hit it while I read it like the polo logo. Then I had to go, whoa, didn't make it to the door though. Had to do round two, that kitten softer than Froyo. Okay, I'm retreating, mic when I beat it, but nothing beats having my cake while I eat it. So I get second helpings, my plate is the cleanest. Need Pepto-Bismol when I'm finished. Drive home really feeling dreamish. Woke up, headache that's screaming. Cold sweat, body really fiends it. Saw my homie lady.